Też, ale właśnie, jeżeli Jaromar się nie ogłosi królem za życia, to jego państwo ulegnie podziałowi. Zobaczmy sukcesja, jak w tej chwili wygląda. Mamy dwóch synów, czyli najstarszy Drosuk przejmie Ranę, tytuł książęcy, a także prowincję Ranę, Kisinie, Wieligrad i Wołogoszcz. Czyli wszystko to, co mieliśmy przed wojną. A młodszy syn przejmie tytuł księcia tego i na pewno zostanie obalony błyskawicznie przez tych wasali. Moglibyśmy temu zapobiec, oczywiście, gdybyśmy ogłosili się królem. Wtedy nie byłoby takiego podziału. Ale dobra. A jaki to potężny wasal? No przed chwilą powiedziałem, nie? To gra nadaje ten... To zależy od tego, jak wasal jest... Porównuje się z feudalnym panem. I gra przyznaje to automatycznie. Jeżeli jestem księciem, to wtedy hrabiowie są potężnymi wasalami. A gdybym był królem i miałbym hrabiego z jedną prowincją, no to nie jest oczywiście potężnym wasalem. Szybko roszczenia i cedynie. Okej, on ma sojusz z nim. Okej, kolejne dziwne sojusze. Na razie poczekamy, nie pali się. Nasz władca ma dopiero 40 lat. Czyli teoretycznie może jeszcze pomóc. I chyba jego zdrowiu nic tu nie szkodzi. Nie. Jest stoikiem, co mu troszkę pomaga, jeżeli chodzi o zdrowie. O! Zaaranżowanie mariażu. Zobaczmy, to interesujące. Od Piotra z Grodów Czerwieńskich. Sugeruje, aby jego syn poślubił naszą najstarszą córkę. Okej, Rusin. Chyba odmówię. Te Grody Czerwieńskie długo nie będą niezależne. Tak naprawdę. Ja tak myślę o... Właśnie zobaczmy, jak to wygląda. Troiden ma... Nie wiemy, ile ma lat. Może z tym Radomiłem byśmy się dogadali jednak? O, ma samych... Ma same córki. Ma same córki. Na mariaże naszych synów jednak jeszcze poczekamy chyba. Może taki strategiczny mariaż z pomorzanami gdańskimi. Ma syna jednego. Ma dwóch synów. To było lepsze. Strategicznie to było lepsze. Teoretycznie przeciwko Wolinianom. A to byłby nasz kolejny naturalny cel. Tak naprawdę. Zobaczmy. Okej, czyli to jest on. Gracja. Zgodziłby się. To było dobre. Tylko to by było troszkę tak, niższej rangi. Chociaż nie, to jest wysokie wodzostwo też. Ślężanie zrobili się potęgą. Wow, to prawda, tak. Mają już wiele sojuszy. Okej, ten Gardomir ma masę dzieci. Okej, najstarszy ma... Jest nastolatkiem. Ale ma już narzeczoną albo żonę. Młodszy syn? Też ma. Nie, dobra, ja trzymam się tego. Trzymam się tego, robimy taki plan. Mariaż z córką księcia... Sorry, z synem księcia Jaromila. Tak, robimy to. Aranżujemy mariaż. Czyli... Tak, nasza najstarsza córka, Gracja. Będziemy mieli zgodę i będziemy mieli sojusz. I mamy sojusz. Wiemy też nieco więcej na temat księcia Jaromila. Sadystyczny, mściwy tchórz. Okej.
Okej. Okay. I dzięki temu sytuacja Wolinian robi się troszkę gorsza. W sumie gdybym ich podporządkował... to moglibyśmy mianować się królem. Okej, nie zgodzi się na pokojową wasalizację. Dlaczego nie ma postaci? Bo gram z modem, który ukrywa masę informacji. Mamy tu jakąś wojnę, zobaczmy. O, okej, nasz wasal, czyli ten władca Hevelian Uriasz, atakuje Serbołużyczan, którzy są dużo potężniejsi na papierze, czyli liczy tu chyba na swoich sojuszników. Jego celem jest odzyskanie Brenny, co nawet byłoby dobre, bo to byłoby moje terytorium wtedy. Ale zostanie zgnieciony, wycięty w pień. Czyli raczej nie wygra tej wojny. Poczekamy na koniec tej wojny i zrobimy jakieś działanie dyplomatyczne. Właśnie, co robi nasz dyplomata? Ja chcę, żeby poprawiał relacje wewnętrzne. Weźmy to. Tak, kwestie wewnętrzne. Chcemy poprawić relacje z tymi wasalami. Zrobimy chyba też objazd. Odwiedzimy ich wszystkich. I ucztę być może także potem. Ładowanie magazynów. Okej, okay. Pobekając nasz władca, zostawia talerz pusty. Rozsiada się na swym tronie. Okej, jego kuchnie są tak pełne, tu ziarna, mięsa z polowań i tak dalej. Wszyscy są dobrze odżywieni. Ale to nie będzie trwało wiecznie, być może trzeba się przygotować na chudsze lata. Chyba tak. Tak, mamy tu potężną fortecę w Arkonie. Niech będzie troszkę więcej zaopatrzenia także. Okej, okay. Cały czas wojna między Wikingami a księciem Sasów. Czekam też, aż Niemcy rozpoczną jakąś wojnę, żeby na nich najechać. Córka Bohusława. Geleni zrodzi nam kolejną córkę. Okej. Okay. Czyli mamy 7 żyjących członków rodu w tej chwili. Może łupianko wikingów, jak się biją na tej wojnie? Tak, ale ile byśmy tu mogli złupić? 20 sztuk złota? Tyle będzie kosztowało za okrętowanie. A, bo tego nie mogę złupić, co zostało zdobyte. A co do Zelandii, to troszkę się obawiam. Chociaż oni... A, biorą udział w tej wojnie. Okej, okay, dobra. Czy jak to się mówi? Uno reverse card? Tak. Ruszamy? Tak. Jesteśmy chąśnikami. Najeżdżamy na wikingów. Dawać. Dawać. Okej. Okay. W sumie tak. Zapomniałem, że oni biorą udział w tej wojnie po ich stronie. O, i możemy kolejny regiment zbrojnych utworzyć. Czyli, okej, okay, potrzebujemy złota i prestiżu na te rzeczy. Tak, potrzebujemy te... tak, będziemy tego potrzebować. Czyli powołaj wszystkich jako najeźdźców. I płyniemy na wikingów. Do czego to doszło? Ale historycznie tak było. Tak, był taki moment, kiedy słowiańscy chąśnicy najeżdżali na Skandynawów. Dobra, stolica w Roskilde to będzie naturalny pierwszy cel. Ile muszę zapłacić za okrętowanie? Okej, poczekaj, aż zbierzemy to wszystko. O, nie płacę za okrętowanie, co jest grane. A, nie płacę za okrętowanie? Bornholm tylko czeka, żeby być... O, w sumie Bornholm też. Najpierw na Bornholm.
Tu jest aż 19 sztuk złota, czyli warto to złupić. I Radomir się wybronił. To nawet dobrze, bo nasz wasal, któremu wąs urósł, jest osłabiony. Teraz tak, okej. Okay. On nie ma narzeczoną, a ma już narzeczoną. Irenę, okej. Okay. Raz najechali na Konungahele w Norwegii z 3600 okrętami. O. To moje tereny, więc nie płacę? No to dziwne, zazwyczaj. Nawet jak startowałem z mojego terytorium, to... Tak było. To był regent? To był regent? A, to jest regent, faktycznie. Okej, okay, dobra. Zaaranżujmy. Zaaranżujmy kolejny mariusz. On ma 15 lat. A będę go potrzebował. Będę potrzebował jego poparcia, czyli... Zaaranżujmy mariusz. Edyta, młodsza. I z nim... Zgodzi się. Okej. Okay. Czyli na potrzeby polityczne zaaranżujmy ten mariusz. Łupimy Bornholm. Okej, okay, nie zmienił mu się wyraz twarzy. To nie jest dobre. To nie jest obiecujące. Też tak. W tej decyzji jednak nam pokazuje, ilu wasali spełnia ten warunek. Na razie zero. Czyli żaden z tych potężnych wasali nie ma opinii przynajmniej 60. Czyli żeby poprawić te relacje, właśnie musimy... Potrzebujemy złota. Które złupimy na wikingach. Dobra, wylądujmy tu. Okej, okay, niektóre te terytoria były złupione, ale nie wszystkie. Czy te twarze w ogóle pokazują opinię? Tak, tak, ja już kilkukrotnie widziałem zmianę, nawet ta sama postać i to się zmieniło. Ona nas lubi. To jest delikatny uśmiech. To jest neutralne. Neutralny wyraz twarzy. To też jest pozytywny. Tak, to się zmienia. O, perk wojskowy, ostatni. Jaromar staje się strategiem. Bierzemy to. Ale teraz skupimy się na czymś innym. Czyli strateg, tak. Delikatnie lepsza dyplomacja, dużo lepsze dowodzenie, większe straty wroga i możemy przeprawiać się przez brody i cieśniny bez kary. Bardzo dobrze. Idziemy w teologię w tej chwili. To najbardziej pasuje. Nasz władca ma tylko dwie cechy charakteru, te główne. Pobożność i ambicje. Idziemy w to. Czyli więcej wiedzy, pobożności i zobaczymy, co uda się tutaj zrobić. A tymczasem wracamy do łupienia. O, Niemcy tu w Sasowie. Czyli pójdziemy chyba do Skanii i tu Hallandu na północy. Tu musimy uważać 3000 wikingów, którzy też byli zainteresowani łupieniem tej okolicy. Też tu byli. Ja chyba zapłaciłem część złota za zaokrętowanie. Jak wypływałem z Bornholmu. Może się mylę. Okej, okay, dużo tutaj nie wyciśniemy. Lepiej łupić chrześcijan ogólnie. Okej, okay, nie warto tu iść po jedną sztukę złota i tracić ludzi. Złupmy jednak to. A, to jest to! Konungahela, która historycznie była złupiona przez huńczników, czyli to samo robimy.
O, wygrali Wikingowie. Okej, okay, czyli teraz mogę się spodziewać kontrataku, czyli szybko złupmy to i spadamy, zanim Wikingowie wrócą. Ogień i krew! O! Czyli, okej, okay, złupiliśmy to i co my tu mamy? Okej, okay, wiele skarbów wodza Ake złupiliśmy. Czyli czy chcemy więcej łupów? To da nam więcej prestiżu i więcej łupów. Tak, chcemy więcej łupów. Bierzemy to. Ile tego mamy? 100 sztuk złota. Jestem zadowolony. Wrócimy z tym. Nie chcę ryzykować jakoś strasznie. Płyniemy z okrętami pełnymi łupów i niewolników do Arkony. Mijam świątynię na wybrzeżu jeszcze. A, kurde, faktycznie. Dobra, okej, starczy, już wracam, tak, przeuczyłem to. Okej, nie ma już bandytów w Wołogoszczy, przywracamy tu porządek, świetnie, to mi się podoba. I wracamy z łupami, świetnie. Czyli prestiż i nieco złota, którego potrzebujemy. Czyli teraz... Czas na dyplomatyczny objazd po naszych coraz bardziej rozległych ziemiach. Tak więc zróbmy to. Tego jeszcze chyba nie robiłem w ogóle. O kurde, to aż 305 kosztuje? Zaplanujmy to, zobaczmy, może aż tyle nie kosztuje. Czyli jaki będzie nasz cel? Majestat, to będzie prestiż i opinia wasali. Moglibyśmy też grozę, a! Czyli objechać to i... Tak, skazywać na śmierć jakichś rebeliantów i tak dalej. Ale nie, my zrobimy tutaj majestatyczny objazd. Pytanie tylko, ile będzie to kosztowało? Czyli Bryzanię odwiedzamy? Rupin, tu mamy tego, tak, naszego... Zięcia, który nas nie lubi za bardzo. I... Okej, okay, to nie powinien być Berlin, ale dobra. Branibór powinien być. A, to tylko tyle kosztuje. Okej. Okay. 3 miesiące potrwa, kosztuje tylko 27 sztuk złota, czyli zróbmy to. O, i możemy... O, też ciekawe, mamy opcję tutaj, co wybrać. Czyli możemy umocnić kontrolę. Objeżdżając tutaj majątki tego wasala. Możemy także, okej, okay, zjeść u niego ucztę albo wziąć udział w kulturalnym festiwalu. Okej, okay, bierzemy uczt, wszędzie uczty, bo chcemy poprawić relacje z nimi. O, jest wybrane, okej. Okay. Dobra. Troszkę niebezpiecznie może być w tym lesie. Nie mamy mistrza karawany. Tu w tym lesie też może być troszkę niebezpiecznie. Ja chyba chcę mistrza karawany jednak. Ten Węczesław będzie dobry, czyli mianujmy go na to stanowisko. Ale chyba nikogo, chyba dodatkowego nikogo nie będę najmował. Chociaż jest nieco niebezpiecznych lasów. Weźmy tego leśnika. On dużo nie kosztuje. Okej. Okay. 149 zapłacimy za to w sumie. Naszym celem jest... Okej, okay, sprawiedliwość. Zwiększamy kontrolę. Jest troszkę mała kontrola nad tymi terytoriami. Altruizm. Okej, okay, stracimy stres, poprawimy opinię. O, wow, okej, okay, jakieś imprezowanie i... Łóżkowe przygody to mógłby być nasz cel, albo rekreacja. Weźmy tą sprawiedliwość. Tak, chcemy też umocnić kontrolę, tak. Jaromar chce pokazać, że to teraz jego ziemie i tak. Czyli robimy to. I Filipe jest naszym... O, patrzcie, kurde, katolicki Bask. Jest naszym leśnym przewodnikiem. Skąd on się tu wziął? Ja chyba przekonam go do nawrócenia. Tak, niech porzuci tą dziwną wiarę tego człowieka na krzyżu. Okej, okay, czas rozpocząć wielki objazd ziem księstwa Ranów.
Okej, naszym pierwszym celem są ziemie naszego kanclerza, dyplomaty, wodza Uriasza w Heveli. Okej. Teraz ruszamy. O, i zdobywamy też prestiż na tym. O, to generuje też prestiż, okej. Odmówił. Okej, nie mogę go uwięzić. Czyli chyba nie mogę nic z nim zrobić, niestety. Odeślijmy go. Roleplay. Nie będziemy mieli leśnego przewodnika. Roleplay. Nie nawrócił się, to nie będzie miał miejsca na naszym dworze. Prawda tego. Gdy docieramy do wioski, pewna kobieta zakuta w kajdany stoi w tej wiosce. Tłum, otoczona przez tłum. Wodzu, wodzu! Znaczy, nie, to wódz, krzyczą chłopi. Moja żona jest niewinna. To było kłamstwo. Nikt nic nie widział. Okej, lokalny władyka tutaj kłania się i mówi: przepraszam panie, ale ta kobieta jest winna i nie musisz się tym przejmować. A okej, tak, naszym celem było też zapewnienie tu sprawiedliwości, umocnienie kontroli, przywrócenie porządku. Czyli co mamy do wyboru? Możemy wysłuchać zarzutów. Wydłuży to naszą podróż o 5 dni. Okej, możemy ją uniewinnić, albo to zignorować i zostanie skazana na śmierć. Nasz władca nie jest jakoś specjalnie sprawiedliwy, ale wysłuchajmy tego, zainteresujmy się sprawą. I zobaczymy, co z tego wyniknie. O, nasz władca... Okej, docieka, jest dociekliwy i szuka prawdy. Lepsze zarządzanie, wiedza, troszkę więcej stresu. Ale spodoba się to innym. Niebezpieczeństwo. Zobaczmy, co mamy tutaj. Czasami podróżujemy przez niebezpieczne okolice. I jedno spojrzenie na Fevronię, która niezbyt sobie dobrze radzi. Zachorowała chyba. Jakoś powoli się porusza. I ciężko oddycha. To jest nasza dworzanka. A okej, 21 dni? Okej, cały objazd trwa mniej niż 21 dni. Czyli nie będziemy czekać 21 dni, zanim ona powróci do zdrowia. Niech nasz kapłan i medyk, uzdrowiciel ją wyleczy. O, jesteśmy chyba na... Okej, ruszamy dalej, dobra. O! O, development też się rozwija. A, to ma sens. To mi się podoba. Okej, to mi się podoba, to ma sens. Że development się rozwija. Dobra, czyli nasz władca został tu uroczyście przywitany przez nowego wasala, którego pokonaliśmy w wojnie niedawno. Czyli Uriasza. W grodzie w Heveli. Okej, okay, Uriasz informuje tutaj o przygotowanej uczcie, rozmaitych rozrywkach itd., itd. I zapewnia, że tak, wszystko jest tu pieczołowicie przygotowane. Poprawimy z nim także troszkę relacje. Okej, okay, uczta chwilę potrwa. Okej, okay. Jaromar, tak, posmakował tu wielu napitków. Spróbował wielu potraw. O, jest zagubiony w myślach. Tak, nie może. Tak mu wszystko smakuje, że się obżera i nie może o niczym innym myśleć. I chociaż już jest na żarty, to dalej. Szama dalej. Jako człowiek pobożny chyba się pohamuje na władca, tak mi się wydaje. O, nawet jest niewielka szansa, że się. Może obeżreć na śmierć. Okej, powstrzymaj się. Okej, mój champion Jaromar ze Słupska
przybywa tutaj i mówi, że otrzymał od wodza Uriasza pozwolenie, aby dołączyć do jego dworu. A, czyli przestanie być naszym czempionem i będzie jego czempionem. Okej, to jest dość dobry wojownik ogólnie. To oczywiście poprawiłoby relacje z tym wodzem. Ale okej, pozwólmy na to. On jest bardzo zdolnym wojownikiem, potężnym. Ale my chcemy poprawić relacje, tak więc... I wojowników nie będzie nam brakowało, znajdziemy sobie innych. Czyli weźmy opcję numer 2. Ciekawe, czy zdążymy z wielkim objazdem przed końcem streama? Ja pierwszy raz to robię. Nigdy nie robiłem objazdu w CK3. To jest dla mnie zupełnie coś nowego. Niektórzy dworzanie się tu szkolą, widzę. I mamy kazanie. Bohusława wygłosiła mowę dla dzieci dworu. I moja córka Gracja czuje, że tak, przeznaczone są jej wielkie czyny. Przynajmniej rod ją o tym zapewnia. Okej. Czemu nie? Też się stanie ambitna. Tak, jakoś wychodzą klony. Okej, był to cudowny posiłek tego wieczoru. I Fewronia, ta, która chorowała, nie tknęła nawet swojego talerza. To jednak może urazić troszkę wodza Uriasza, a my chcemy z nim poprawić relacje. Dobra, spróbujmy ją tu przycisnąć, żeby coś na pokaz zjadła. O, nauczyła się języka lechickiego? Ona jak... A, jest Rusinką, okej. Okej, czyli nauczcie się naszej mowy. Nauczyła przynajmniej. Okej, tym razem zamiast posiłku mamy tu figury szachowe. I Uriasz chce z nami sobie zagrać. O, wow, to jest dobre pytanie. Czyli nasz władca jest być może troszkę podpity i Uriasz może nas wypytać o coś, zyskując słabego haka. Czyli poprawimy z nim relacje, ale... A, on zyska słabego haka na mnie, a ja na niego. Zaryzykujmy. Zaryzykujmy. O nie, kurde. O nie, kurde. Okej, tego się obawiałem. Myślałem, że to będzie tylko jeden event, jedna decyzja. O nie, okej. Dobra, ja szybko, na szybko to kliknę, bo... Okej, to jest ruch wojskowy kontrolowany przez intrygę. Jego intryga jest fatalna, nasza wojskowość jest idealna. Czyli weźmy opcję numer 1. I tak jest w radzie, tak, ale jakieś do innej rzeczy mógłby tego użyć teoretycznie. Okej, to samo. To samo. I wygrywamy, okej. Dobra, podziękujmy za grę. Nie chcę tutaj ryzykować, żeby nie pogorszyć relacji. Nie będziemy się też tu wywyższać tym, że wygraliśmy. Weźmy opcję numer 1. Wow, okej, wow, ten objazd faktycznie nie wiem, czy do końca streama walniemy. Ale mam nadzieję, że w takim razie to jest wydarzenie dosłownie raz na 20 lat, który się odpala, bo... Jeżeli częściej, to jest troszkę zbyt intensywne chyba, jeżeli chodzi o eventy. Okej, kolejny wieczór, pełen tu napitków i tak dalej. Ale najwyraźniej wódz Uriasz stara się pić więcej niż Jaromar. Zawsze dolewając sobie troszkę więcej trunku niż naszemu władcy. Czy to jakieś subtelne wyzwanie? Być może powinienem podwyższyć stawkę. Okej, będzie miał haka na nas. Poprawi to relacje, ale... Okej, zaryzykujmy.
A okej, okay, dobra, to tyle jeżeli chodzi o Hevelię. Czyli koniec tej uczty. Dobra, dość udana wizyta chyba u 19-letniego Uriasza, którego pokonaliśmy w wojnie i odebraliśmy mu tytuł. Czyli jeżeli poprawimy z nim relacje, to będzie dobre. O, możemy zażądać od niego trybutu. Albo nie. Naszym celem jest poprawa relacji. Nie bierzmy trybutu. O, to jednak nie jest koniec. Okej, mamy tu jakiś deser. Który wygląda okropnie, ale patrząc na Uriasza, on się naprawdę starał. Tak więc weźmy go, skomplementujmy tutaj. A nie, to nie jest koniec jeszcze. Chyba. Czy jest? Okej, dobra, to tyle. Czyli teraz jesteśmy w Rupinie. U tego naszego zięcia, który nas nie lubi. Zobaczmy, czy się poprawiły relacje. To jest neutralne spojrzenie, to nie jest pozytywne, to nie są pozytywne relacje wciąż. Niestety. Czy spełniamy warunki w decyzji? O! Jeden wasal spełnia warunki! A to było super, gdybyśmy dali radę. Lubi nas! Uriasz, okej. Okay. Wielki objazd jak na razie przynosi efekty, ale tu będzie najtrudniej, bo Milosław nas najmniej Jaromara lubił. Dobra, tak więc zacznijmy kolejną ucztę. Raczej będzie 2 na 3. Mamy jeszcze opcję, możemy wysłać podarunek. Możemy użyć opcji dyplomatycznej, żeby poprawić relacje. Jak będziemy mieli z 2 na 3, to nie będzie źle. Okej, kolejne posiłki. O, niezbyt dobre posiłki. Nasz władca tęskni za potrawami w Arkonie. Czyli moglibyśmy go poprosić o coś z naszych stron, ale mogłoby to urazić Mirosława. Tak więc nie. Troszkę to zestresuje naszego władcę, ale trudno się mówi. Nasz władca budzi się po kolejnej nocy spędzonej tutaj w Rupinie. I kiedy nasz władca się budzi, to wyczuwa coś ciężkiego, czego tam wcześniej nie było. O! Cała beczka śliwowicy chyba. leży obok niego na łożu niczym kochanka. Aż słychać jak się przelewa. Pełna, tak, tego pysznego trunku. Cóż za ciekawy, nieoczekiwany podarunek. Dobra, stara się Milosław, stara się nasz zięć. To więc podziękujmy mu za to. Ale to zestresuje naszego władcę, bo jest pobożny. Tylko właśnie tutaj ta pobożność jest interpretowana tak ascetyczno-chrześcijańsko tak naprawdę. Bo pogańscy Słowianie to raczej tak, nie stronili od trunków i imprezowania. Ale dobra, weźmy opcję numer 1, to da nam troszkę stresu. Nie lepiej stworzyć wasala, który z automatu by nas lubił? Ja technicznie nie mogę odebrać ziemi. To będzie oznaczało wojnę z wszystkimi wasalami. Czyli technicznie 3 wojny. I popsuję z nimi relacje, czyli nie. Teoretycznie tak, ale to może zająć 20 lat, żeby to zrobić. O, kurde. Nasz kapłan się pobił z kimś, z jakimś Kamilem. O, obił mu pysk. To dobrze. I tu cały czas jakieś inne wydarzenia mają miejsce na tej uczcie. Ciekawe. Okej, nasz władca opowiada kolejny swój legendarny dowcip, który wywołuje śmiech, aplauz, ale także kaszel. Nasz władca się rozgląda i jak inie, jaka Irena tutaj straszliwie kaszlu w tej chwili. Mógłbym ruszyć...
Zadławiła się być może. Mógłbym ruszyć do na ratunek. A czy to moja sprawa? Ryzykowne. Spróbujmy. O, nie udało się! Zmarła. Czyli nasz władca, nie wiem... tak jakoś... klepnął ją w plecy troszkę za mocno i... nie żyje. Okej. Nasz zięć, wódz Milosław, zorganizował jakiś występ na jego cześć. Na cześć Romara. O, i okej, Milosław pojawia się w zbroi, najwyraźniej. Strzeżcie się, to ja, potężny Derwan. I sprawię, że ten okropny wódz Jaromar z rany spotka naszego Boga. Zanim nasz władca jest w stanie odpowiedzieć na to, w jego rękę włożony jest drewniany miecz. O, czyli to jest najwyraźniej inscenizacja bitwy pod Wieligradem przeciwko Mściwojowi. A, to wtedy, kiedy pokonaliśmy obodrzyców. I nasz władca się zastanawia, czy powinien wziąć w tym udział w przedstawieniu. Troszkę nie pasuje do niego charakterem. Ale czemu nie? O, w sumie pasuje charakterem, bo to... A, tak, to okej, okay, tak, to sprawia, że... Tak, to docenia jego dokonania, on jest ambitny, czyli chciałby tutaj wziąć udział w tej inscenizacji. O, i zaprzyjaźnimy się z Milosławem. Okej, okay, on był największym problemem, jeżeli chodzi o te relacje. Jeżeli będzie naszym przyjacielem, to problemu nie będzie. Czyli zróbmy to. Zobaczmy... zobaczmy teraz. Jeden tylko cały czas. Okej, to szybsze tempo można zrobić. I tym samym wizyta w Wilzi zakończona. Czy chcemy Treboto? Nie. Chcemy poprawić relacje z nim. Chyba, okej, okay, lubi nas. To dlaczego tu się nie pojawiło, że dwóch mnie lubi? Wyraźnie zmienił mu się wyraz twarzy. Jest naszym przyjacielem, zaprzyjaźniliśmy się z nim. A on był w sumie, on utworzył tą frakcję przeciwko nam, czyli to jest bardzo, bardzo dobre. Tylko jeden wasel spełnia... Okej, okay, to nie koniec jednak. Nasz władca na pożegnanie tutaj, kolacja jakaś, był posadzony w pobliżu fascynującego Radosława. I prowadził z nim bardzo ciekawą konwersację. Okej. Okay. Gryfita. Okej, okay, jestem dobrze przeszkolony w zarządzaniu państwem, ale moje talenty się męczą. Dlatego się marnują. Dlatego przemieszczam się z miejsca na miejsce... I byłbym zaszczycony, gdybym mógł tobie, panie, służyć. Okej, okay, dobra, to nasz władca jest ambitny, przyjmijmy go więc, czemu nie? O, bardzo dobry skarbnik. Tylko nie wiem, czy go mianujemy na to stanowisko, bo wasal... tak, potężny wasal będzie tego potrzebował. Czyli ruszamy do ostatniego już wasala, czyli tego tutaj, Jacentego. Okej, okay, to będzie ciekawe wyzwanie, żeby to zrobić. Bo ja nie wiem, który wasal mnie lubi, ale... Chyba ten... Milosław chyba najbardziej. Na logikę. Tak, on jest neutralny. Czyli to będzie Milosław. Ta czerwona piąska mówi, że nie jesteś... Że nie jest w radzie. A, bo on był niepełnoletni.
On był niepełnoletni i nie mogłem go wziąć do rady, tak, faktycznie. Okej, czyli bierzemy go do rady. To na jakie stanowisko? Okej, tu jest Uriasz. Dobra, Uriasz będzie wojewodą. Robimy podmiankę. A dyplomatą będzie Mirosław. I okej, przebywamy do Jacentego. Do Ukrzy. Czy to coś zmieniło? Wydaje mi się, że nie. O! Co? Okej, dobra, spełniamy to. Spełniamy to. Okej, wow, potrzebujemy tylko trochę złota. I możemy ufortyfikować święte miejsce. Okej. Dobrze. Ale okej, musimy jeszcze tutaj wziąć udział w tej uczcie. Kolejnej. Okej, nasz władca po kolejnym wieczorze spędzonym na biesiadowaniu rozmawia tu z Danutą niejaką. O, i nagle cała sala zanikła i wszyscy wsłuchują się w każde słowo Jaromara. Troszkę niezręczna sytuacja, ale nasz władca zna opowieść, która wszystkim by się spodobała. To może być coś tragicznego albo coś lekkiego. Bardziej pasuje do naszego władcy coś tragicznego. Weźmy opcję numer 1. Raczej on, tak, Jaromar mi się wydaje, że biorąc pod uwagę jego cechy charakteru, raczej nie ma poczucia humoru, raczej taki oschły charakter, tak mi się wydaje. Czy będzie ta seria na YouTubie? Możliwe. Okej, okay. Tego wieczora nasz władca jest posadzony przy żercy wodza Jacentego Mafteju. Żerca, czyli ten kapłan. O, ale jestem zmęczony życiem tutaj w Ukrzy. Moje talenty się tu marnują. I marzyłbym o tym, żeby służyć w świątyni w Arkonie. Na wyspieranie. Ale nie, to może się nie spodobać księciu, czyli nie będziemy tego robić. Troszkę zestresuję naszego władcę. Okej, niech nam się wypłacze. Nie, weźmy opcję numer 3. Czyli po prostu go zbywamy. Będzie naszym rywalem, czyli musimy uważać. Oj, cały czas budujemy też ten majestat tutaj. Ciekawe, co on da. A, da nam renomę, którą bardzo powoli budujemy, bo zaczęliśmy tutaj, tak, nie Karolingami. I masę prestiżu. I poprawi relacje z wasalami, ale tylko z tą kategorią wasali. Adik, dzięki za przedłużenie słowa. 4 miesiące. Przyszedłem się przywitać i lecę na pierwszy stream z tej serii. Okej. Okay. I Guapo, także dzięki za przedłużenie słowa. 26 miesięcy. Okej, okay, czyli wszyscy tutaj dobrze się bawią. Nasz władca opowiada kolejny dowcip jednak. Okej, okay, jednak ma poczucie humoru najwyraźniej. I znowu kaszel. Zachorował niejaki dowiad. Okej, okay, to jest potężny woj. Jak jego klepniemy z płaskiej w plecy, to raczej nie zginie, nie? Dobra, dawaj. Jaromar wstaje tutaj i tak, on go uratuje. Proszę się, tak, proszę się rozejść, dać miejsce. Okej, chyba przeżył, bo tu się nie pojawiło, że zmarł. I tym samym wizyta w Ukrze dobiega końca. Tak, i nie chcemy trybutu. Przydałoby się złoto, ale... O, patrzcie, zgadłem. Tak. Nasz władca wstaje i potężnie uderza w plecy
tego dowiata raz za razem, aż jego twarz się zrobiła sina. I groteskowy, tu tak, groteskowa miazga, która była kiedyś pysznym jedzeniem, wylądowała w jakimś kosztownym ziołowym sosie. O, dziękuję panie, uratowałeś mi dzisiaj życie. Będę dozgonnie wdzięczny. Okej, może stać się naszym przyjacielem, ale chyba nie, no, że łatwo jest ambitny. Weźmy to tak. Weźmy tą opcję. Okej, czyli to tyle. Wracamy w tej chwili do Arkony. Radko z Bielawca, dzięki za przedłużenie suba, także 9 miesięcy oraz Adixon, dzięki za suba przez Twitch Prime. Witamy na pokładzie. Wielkie dzięki. To nie kwestia za mocno klepnięcia w plecy, a za słabo. A, możliwe. No ja tak to... Tak sobie to wymyśliłem. Z tą pierwszą kobietą, która zmarła. Okej, Przybysław Stemplina stoi na gościńcu i wyzywa wszystkich na pojedynek. Moglibyśmy Węczesława wysłać, albo nasz władca osobiście mógłby stoczyć z nim pojedynek. Zaryzykujemy. Już raz pokonaliśmy w pojedynku takiego jegomościa. I Przybysław Gniewosz być może by nam się przydał jako nowy czempion. Okej, udało się. Pokonaliśmy go. Świetnie. Czyli możemy 13 złota potrzebujemy. Brzetysław, nasz synek, nauczył się języka bałtyjskiego. Od matki chyba. Okej, kto go wychowywał? Ja go wysłałem do... Tak, w Poznaniu. A nie. Okej. Od kogoś innego się nauczył, bo on jest w Poznaniu. Ale dobra. Okej, czy na koniec ufortyfikujemy świątynię? To jest pytanie. Kończymy też wielki objazd. Masa prestiżu. O, powołujemy kolejny regiment zbrojnych. A także renoma dynastyczna. A, i dopiero teraz poprawiamy z nimi relacje. Dobra, ja chcę odpalić tą decyzję, zanim się pogorszą te relacje. Geleni znowu w ciąży. Ja potrzebuję tylko odrobinę złota. Okej, 100. Czyli dosłownie 2 miesiące. Moja zamyślona przyjaciółka, siedząc u boku Kazimiery, nasz władca dyskutuje z nią na temat z potencjalnych sojuszy i widzi jej zaniepokojony uśmiech. O, patrząc jej w oczy, serce zaczyna bić szybciej. Okej. Kto to jest? Okej, to jest... Okej, to jest... Wróżbitka Bożysława. Weźmy opcję numer 2. Nasz władca nie jest jakoś... Tak, jakoś... Nie jest jakimś romantykiem, czy kimś takim chyba. Tak mi się wydaje. Okej, dobra, możemy to odpalić. Możemy to odpalić. Tak, bo mamy tutaj innowierców, mamy wikingów, mamy wschodnich franków. Władca Serbo-Łużyczan ogłosił się królem. Czyli musimy się bronić przed tymi innowiercami i w tym celu, w porozumieniu z naszymi nowo podbitymi i udobruchanymi wasalami, tak, tworzymy... O, to jest specjalny budynek, hala wojowników. W naszym świętym miejscu. Walnijmy to. Obrońcy Roda. Pod moim przywództwem klany zjednoczyły się w wielkiej hali wojennej w Arkonie. W jej grubych, kamiennych murach przygotowujemy się do wojny. Przez pokolenia obcy, wikingowie, sasi mieli oko na nasze ziemię i niech przybędą, tak mówię.
Niech przetestują swą odwagę w starciu z potężnymi słowiańskimi bohaterami. Niech ich krew użyźni nasze pola i pokoloruje rzeki na czerwono. W imię Peruna, dobra. O, nasz władca będzie miał przydomek, obrońca Roda. To pasuje. Będziemy mieli ten specjalny budynek, więcej ferworu religijnego. Będzie także obrońcą wiary i świętym wojownikiem. O, każdy wojownik w naszym państwie stanie się świętym wojownikiem. To jest niezłe, bo spory bonus w walce z innowiercami. Heil, tak, ale heil to jest po angielsku wiwat. To nie jest tylko w języku niemieckim. Okej, to mi się podoba. Wow, idealne zwieńczenie streamu. Dobry progres, czyli jesteśmy też obrońcą wiary. Lepsza walka bezpośrednia, lepsza opinia z innymi. Czyli mamy chyba teraz naprawdę dobre relacje z wszystkimi wasalami. Okej, z Uriaczem mamy neutralne. A, z Mirosławem też. A. Nie, czasami się zastanawiam, czy to coś jest zabogowane, bo on się chyba nie rusza, to nie jest animowane nawet. No ale dobra. Okej, i zobaczmy ten specjalny budynek, jak to wygląda. O, jest, hala wojowników, bohaterów. Zredukowany koszt wielkiego turnieju. O, zorganizujemy turniej. Okej, zorganizujemy turniej na bank. Tak, w Arkonie. Czyli tańsze turnieje o 25%, to jest argument za tym. Więcej pospolitego ruszenia i garnizon. I ten, kto posiada to miejsce, czyli my. Lepsza walka bezpośrednia, pobożność za każdego rycerza i efektywność rycerzy. Wow. Czyli tu nasi najznamienitsi wojowie będą się spotykać i organizować nowe przygody. Tak, huśnicze, łupieskie wypady na innowierców na przykład. Mosiek, dzięki za przedłużenie suba. 8 miesięcy. Obrońca RODO, strażnik danych osobowych, tak. Okej, to ciekawe. A i mamy też wyzwania oczywiście, bo mamy Królestwo Połabia na południu w tej chwili. Oczywiście nasza córeczka jest wysłana jako zakładnik i nawzajem, ale my chcemy zrobić to samo, też ogłosić się królem, królem Pomorza. I w tym celu będziemy musieli tutaj coś podbić i chyba Brzytysław ze Szczecina. No, tylko on ma dość potężny sojusz, potrójny potężny sojusz tutaj. No, zobaczymy. 0 złota w tej chwili, czyli... Okej, rozbudowa wojska. Czyli możemy utworzyć kolejny regiment zbrojnych. I tak, mamy konnych, których wymaksujmy. 500. Czyli mamy konnych na dościgania przeciwnika, osłanianie odwrotów i walkę na równinach. Mamy harcowniczych, lekkich piechurów do walki w lasach i łuczników. Na razie nie mamy machin oblężniczych, czyli... Okej, dobra, pikinierów, czy włóczników. Tak, oni raczej sprawdzają się w górach i na wzgórzach. Tutaj tego terenu nie mamy, ale to będzie dobra opcja do kontrowania jazdy wroga. A z czasem, tak, tu Niemcy będą mieli jakieś tak ciężką jazdę. Tak naprawdę i chcemy być przygotowani. Tak więc tworzymy kolejną drużynę włóczników i stacjonujmy ich. Okej, mamy jedno miejsce, Wołogoszczy. I w sumie chyba od razu możemy ich wymaksować, mamy dużo prestiżu. Okej, dobra, będziemy dość potężni ogólnie. Trzeba iść na wschód, tak. Czy można levelować ten budynek? Jest napisane, że to jest pierwszy poziom, czyli chyba tak. A, można, o cholera. Czego potrzeba? Jedynie złota. Okej, to będą... Okej, troszkę lepsze bonusy. Ta efektywność rycerzy jest dość potężna chyba. Okej, tu jedynie czego potrzeba to złota. Okej, dobra, czyli wiemy co robimy. Będziemy po strachem Europy Północnej i będziemy bezlitośnie łupić, żeby
zbudować imponującą halę wojowników Roda, Peruna, Świętowita. Tak, to będzie taka samonapędzająca się maszyna. Kolejne łupy będą sprawiały, że nasi wojownicy będą jeszcze groźniejsi i skuteczniejsi w łupieniu. Okej, okay, dobra, wow, będziemy, kurde, bardziej wikingowska seria, niż jak graliśmy wikingami kiedyś. Na to wychodzi. Ale dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj, bo jest godzina 21. Dobrze, dobre zwieńczenie chyba streamu. Chyba ciekawa rozgrywka. To może być jedna z ciekawszych moich serii w CK3. Czy tam w ogóle w CK. A trochę ich było przez lata. Dobra, miejmy nadzieję, że tak zostanie. Jest, kurde, ciekawie. Dobra.